Hej, hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj film z serii Glam Shop Makijaże i wygrała pod ostatnim filmem z tej serii wygrała paleta Fiolety. Osoby, które głosowały na tę paletę Fiolety to Violetta, Dorotka, Kasia, Eligia, Żanetka, Monika i serdecznie je pozdrawiam. Wam dedykuję ten film, a oczywiście wszystkich pozostałych lubiących tę serię i czekających na swój typ w filmie, zapraszam do oglądania dalej. I oczywiście tych, którzy niekoniecznie lubią tę serię glam shopową, glam shop makijaż, ale niech też fajnie z przyjemnością spędzą ze mną czas. Także dzisiaj wszystko pod kolor, widzicie. Zaczynamy, żeby było szybko, od swatchy. I powiem Wam tutaj numer. Tę paletę kupiłam, jak była jakaś obniżka, promocja, ale jeszcze jej nie używałam. Nawet jej nie swatchowałam. Zobaczcie, jeszcze ma kółeczka. Jest to oczywiście 9 z lusterkiem. Lusterko jeszcze mam zaklejone. Kolory w palecie prezentują się tak. No, piękne są. Zobaczymy. O, jest i taki jasny. Oczywiście rzędami poziomymi pokażę swatcha. Tak się prezentują na palcach. Agat. Kryształ. Kolor sezonu. Ach, już widzę taki cień tutaj, który mi przypomina cień z chudy. Ale zaraz zobaczymy. Następna trójeczka. Kamień. Kruszec. Szkiełko. No, powiem Wam, że dosyć. O, to jest to, co lubię. Różowa baza, chłodna poświata, niebieskawa. Super, fioletowo-niebieskawa. Ostatnia trójeczka. Świecidło. Wiola i fiolet. No, powiem Wam, że podobają mi się te kolory. Baza z Glam Shopu, jak zwykle, po kropelce. Hulu Pro 81, taki płaski. Zacznę od najjaśniejszego cienia, który dam tutaj wewnętrzny kącik. Bardzo ładnie się buduje i jakby wygładza powiekę, powiem Wam. Dla mnie jest to pierwsze wrażenie z tą paletą. Także wiecie, komentuję na bieżąco. No, powiem Wam, nie widać suchej, pomarszczonej powieki. To teraz ten. On jest bardziej fioletowy na żywo. Pewnie będzie miał pigment niezły. O nie, bardzo ładnie się zgrywa z tym różem. W taki sposób dzisiaj będę aplikować cienie. Fiolet, jak to wszyscy mówią, jest trudnym kolorem, robiącym plamy i prześwity i dziury. Ale tutaj pigment się buduje ładnie. Dobra. Oj, tu trzeba będzie uważać, żeby bardzo równomiernie bazę rozprowadzić. Okej. Tak to tutaj zostawię. Odwracam pędzelek, żeby był czystszy i tym różowym na zakładkę. Coś takiego. Ciekawe, jak to wyjdzie. Czy zniknie? Lepszej bazy niż glam shopowa. To nie mogłam wybrać do tych cieni, prawda? Więc powinno być wszystko ideolo. I tutaj polecimy teraz tym. Postanowiłam, że jak to ma się ładnie wszystko zgrywać ze sobą, to tym jednym pędzlem będę go czyścić, przekręcać i tym będę jednym pracować. Zobaczymy. Czyli nabieram tego. O, jaki piękny. Odwracam i
tym wcześniejszym fioletem na zakładkę. I znowu odwracam, nie dobierając. Bardzo fajny sposób, polecam. Łatwy. W ogóle to fiolety, niebieskości, róże mają to do siebie, że w podglądzie widzę... Nie wiem, jak wy to potem odbierzecie w jakichś tam odbiornikach, na których oglądacie film, ale mam nadzieję, że kolory będą takie, jak powinny być. Takie, jak ja tu widzę. Ten najciemniejszy mat z palety został, jako mat. Odwrócę. I kącik zewnętrzny. Bardzo ciemny. I na zakładkę. Tego muszę dołożyć. I znowu wracam. Ale pięknie się przechodzą. Podoba mi się to. Osyp mam. Muszę jeszcze powbijać z prześwit. Na dolną powiekę pójdzie ta perła tutaj. Ten. I teraz już biorę na czubeczek. Też odczepię. A wezmę troszkę niżej. Ciut, ciut niżej. Dołożę ciemnego tutaj. Troszkę, troszkę ciemnego, tak. Żeby się zgrało, złączyło. Dalej tutaj zrobimy, bo on bardzo ładnie ten cień wygląda. Tutaj też jest taka w środku perła fajna. I środek powieki dolnej. O, i ten ma już niebieskie. O, jaki piękny. Ojej, jaki piękny. Wszystko będziemy czyścić, wyrównywać, blendować. I teraz tutaj ten właśnie, który mnie tak fascynuje. O, jak się na pędzel fajnie nabiera. Teraz wezmę moje malusieńkie Hulu Pro 83. Zbliżyłam pędzelek i tym właśnie... Nie chcę nabrać, słuchajcie, nie, nie. Nie wiem, nabrał się? Nabrał się. Pięknie. Pięknie. Pięknie, wszystko do siebie pasuje. Cudo. Tamtym hulu już nie mogę bez perełki, ale teraz chcę sobie ładnie tutaj połączyć. Granice troszkę pozacierać. Nie no, ten jest przecudny kolor. Może go tu jeszcze ciut dołożę. Te napisy się ścierają, więc to jest pędzelek, taka luźniejsza kuleczka z afektu. I teraz tym najjaśniejszym cieniem. Jezu, tam jest jasny, a tu jest taki ciemny, naprawdę. O nie, opatrzcie. O, właśnie. I teraz nabieram na tą kuleczkę i blenduję granice wszystkie. Tu będę musiała dołożyć ciemnego, bo gdzieś go zabrał. Gdzieś go zabrał. Chyba, że się jeszcze to zblenduje ładnie. Od razu sobie tutaj podczyszczę. Jeszcze spróbuję tego wziąć. Troszeńkę i rozblendować. Teraz widzę, że znowu muszę podokładać tego pięknego bordo. Tu trochę. No to jest takie bawitko trochę, wiecie. I ciemnego. Pigment jest mocny, osypuje się. Ja już trochę chodzę w makijażu twarzy, bo testuję dzisiaj podkład i dwa korektory. Dowiecie się w jednym z kolejnych filmów Czasoprzestrzeń YouTube'owa. W każdym bądź razie trzeba by mieć na uwadze, że się sypią, osypują się trochę. No niby można. Ale widzicie, przylepił się. Trudno. Nie użyłam tylko tego cienia i tego cienia. Więc teraz, jak widzicie już, jak wyglądają maty, ładnie się połączyły, to bez kleju na wewnętrzny kącik, ten najjaśniejszy. Spróbuję nałożyć palcem.
O ja, jakie piękne iskiereczki. On jest cudowny. Czasem szukam takiego cienia, wiecie, że nie jest do końca srebrny, nie jest do końca brzoskwiniowy, nie jest do końca różowy, nie jest do końca złoty, nie jest do końca rose gold, ale ten właśnie jest taki, o taki. Cudo. A tu już rozproszę bardziej. O, właśnie tak. Ojejku, jak pięknie to wyszło. Tu skupisko tego błysku, a tutaj jest rozproszenie. Teraz ten zgniluszek, ale może być bardzo fajnie. No tak przydymił, powiem wam. Przydymił, ale nie przykrył matów za bardzo, tylko tak ładnie zezłocił. Ciekawie to wygląda, powiem wam. I teraz już takim luźnym pędzlem miotełkowym od Maxi. Tylko tak, tak. I ładnie tu wszystko wyłagodzę. Bardzo jestem ciekawa, jak ten błysk i ten błysk wygląda samodzielnie, tylko na bazie, więc zacznę teraz drugie oko inaczej. Nabiorę sobie tego błysku. Dam tutaj od kącika wewnętrznego. O właśnie, widzicie, to jest taki kolor chłodny róż, ale połączony z lekkim połyskiem złota. No, nie jest zimny, wtedy taki fajny się robi. On jest taki jakby pastelowy błysk, no. Mam już za długie pazury. Słuchajcie, jutro jadę na paznokcie, więc już mam naprawdę za długie, ale szkoda mi skracać. A włosów mi nie było szkoda, bo już miałam dosyć. Cały czas w kucyku. Skóra głowy w opłakanym stanie, mimo wszystkich pielęgnacyjnych środków. Ale tak mówię, no... Może to być też wynik długotrwałego leczenia antybiotykiem. No niestety, stwierdzono boleriozę. Wyszło z badań, że bolerioza, więc mam teraz leczenie. Dobra, lecimy tutaj tym, co nie nakładałam go samodzielnie. O, i tu wyszło, że on jest fiolet. On jest typowy fiolet ze złotą poświatą. Bardzo ładnie z tym się zgrywa. Tak tu zrobimy. Patrzcie. No. I nie czyszczę palca jeszcze po tym różu. Jeszcze po tym różu nie czyszczę palca. A na środek może ten? Ten tutaj, co tak mnie właśnie... Co tak zajeżdża mi chudą. No, to jest tego typu błysk, który uwielbiam. Tak. Pięknie. Na żywo jest cieplej, naprawdę. Cieplej. Wezmę na palec ten błysk. Jeszcze tutaj w kącik. Kola chrapie. O, pięknie to wygląda. Pięknie. Patrzcie, makijaż błyskami. Więc tak się prezentują samodzielnie nałożone błyski. Cudowne. I tu widzicie, są mniej widoczne, bo jednak na bazie to na bazie. Wybiły się. Wiecie, że ja uwielbiam fiolety. Ale przeważnie na wiosnę mam taką fazę fioletową. Już niedługo wiosna, styczeń już mamy, także super. Ten cień zaczynam od kącika, żeby przyciemnić. Myślę, że uzyskam podobny efekt jak na tym oku, mimo odwrotnej kolejności nakładania cieni. Teraz na te błyski idą maty, ale tak już lekko, tak lżej. Tak jeszcze w ogóle nie malowałam. Zobaczymy, co wyjdzie. Patrzcie, o, ładnie. A jakie osypane policzko. No to dolną powiekę tak samo tutaj już ten ciemny mam. To teraz tym perłowym. Teraz tym środkowym. I maluszkiem ten. O, jak on jest miękki. Jeszcze ten najjaśniejszy dołożę tu, żeby było równo z tamtym. O, jak on jest piękny. Czyli tu bardziej też trzeba go. No dobra. Ale one się łączą, słuchajcie, nakładają. Bez żadnego problemu. No, jak to Glam Shop. Teraz tym, którym wstępnie blendowałam, zaczynam od jasnego
Tu jest trochę ciemniej. Dołożę tego ciemnego tutaj. Już nie patrzę na ten os. No i tego. O, jasnego. No dobra, tak mniej więcej zrównałam. Tu mam bardziej złoto od tego ciemnego, patrzcie od tego. Jeszcze go muszę tutaj wpakować tak palcem. O, o właśnie, tu taki robi taką skorupkę w dobrym znaczeniu. Skorupkę złotą. No, no i kończymy tym od Maxi pędzlem. Znowu to wszystko tak ładnie tu rozblendować. Muszę to jakoś, wiecie, zrównać teraz. Malusieńkie różnice może są, ale takie. Malusieńkie. Tak wygląda makijaż paletą fiolety. Kończę oczy i wracam. I tak się prezentuje skończony makijaż. Jak widzicie, z ustami pokombinowałam nieźle. Podeszłam do wniosku, że nudowe to by były jednak za słabe do tego makijażu i zginęłyby. Górna linia wodna Pierre René Lip Matic, czarna. Baza pod tusz Varieté Eveline, tusz Sexy Eyes Eveline i już mam następną w zapasie. Ta się ewidentnie kończy. Troszkę już miałam problem, musiałam kilka razy zanurzać. No a dolne rzęsy, wiadomo, ta precyzyjna też już mi się kończy. Będę chyba uzupełniać. Ulubieńcy, do których się wraca po prostu. Linia wodna na dole. Jak już iść w fiolety, to fiolety dzisiaj jest. Dzień fioletowy, wiecie co, oprócz tych paznokci, no w ogóle mi tu teraz nie pasują. To ostatni dzień dzisiaj. Trudno, no ale już chciałam nagrać. Pastel Tropics, ta fioletowa kredka. Lip Matic Pierre René 13. Ona jest, już wam pokażę, jakbyście chcieli. Jest bardzo fajna i... O! Potem kremowa pomadka z Ingrid w odcieniu 312 matte. To wyszło coś takiego. O! Chciałam coś ciepłego i chłodnego połączyć. Było to jakby troszkę za ciemne. No to jeszcze na sam wierzch tutaj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale dobra, no przecież to idzie do zmycia, wiadomo, ale pokombinowałam. Pomadka w płynie numer 3 Frosty. Znam, jak to się zgrało. Tak, tak jest na ustach. W momencie tworzenia opisów pod filmem jest coś takiego jak oznacz kanał, więc oznaczam osoby, które typowały tę paletę. I napiszcie mi, jeżeli traficie na ten film, jeżeli zostaniecie powiadomieni o tym, czy to jakoś wam dało znać, czy nie wiem, czy jakoś inaczej to powiadomienie wyglądało. Także proszę o komentarz te osoby, które oznaczyłam, jeżeli zajrzą oczywiście. Dajcie mi znać, bo jak to wyszło, no bo nie wiem, jak, na czym to polega, że oznacz kanał, no to oznaczam akurat te wszystkie osoby, oznaczę, które głosowały na tę paletę i to będzie takie moje doświadczenie, poznanie jakichś tam zasad oznaczenia kanałów na YouTubie. Troszkę się przesunęłam, tu będą moje oczy latały, popatrzycie sobie na zbliżenia, na przebitki, a za ten czas podsumuję pracę z paletą. Jednym słowem, no, rewelacja. Pigment, rozcieranie, blendowanie, łączenie się, przechodzenie jeden w drugi, błyski, przepiękne błyski są. O! Jeżeli ktoś lubi, kocha fiolety, to jak najbardziej polecam sięgnąć do tej palety. Jedyne co, no to są jedne, ta dziewiątka to jest jedna z pierwszych, znaczy wcześniejszych, może nie pierwszych, ale wcześniejszych palet Glam Shopu, kiedy jeszcze była ta formuła taka dosyć sypiąca się cieni. Można tego uniknąć, żeby nie mieć bałaganu pod oczami. Oczywiście najpierw makijaż oczu zrobić, potem twarzy. Ja dzisiaj zrobiłam najpierw twarz, no bo testuję podkład, korektor. Na twarzy mam w ogóle konturownię, już ją dękuję. A, i najważniejsze, w opisie pod tym filmem macie wybór palet. Głosujcie na paletę w komentarzu, którą chcecie obejrzeć w akcji w następnym odcinku z tej serii. Glam Shop Makijaż. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mile widziane łapeczki, subskrybowanie, dzwoneczki, żeby być powiadamianym o nowych filmach wrzucanych przeze mnie na kanał. I cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, co was spotka. I do następnego. Hej, pa, pa.